Witam. Dzisiaj robię sałatkę z zielonych pomidorów dla widza. Kochani, zdobyłam w lipcu zielone pomidory. Podobno pod koniec sierpnia najłatwiej je zdobyć, ale znalazłam szklarnię, w której właśnie kupiłam. Troszkę tu niektóre mam takie różowe, ale nieważne. Robię dzisiaj sałatkę. Potrzebuję do tego 2 kg pomidorów, które pokroiłam w plasterki. 2 średnie papryki pokroiłam w takie maseczki. I 4 takie średnie cebule w półkrążki. Wszystko to mieszamy. Wcześniej sobie to pokroiłam, teraz to wszystko mieszamy. Także jest to bardzo proste. No trochę czasu musimy na to poświęcić. Ale myślę, że później też z przyjemnością sobie zjemy taką sałatkę i będziemy mieć gotową na szybko do obiadu, jak teraz nam brakuje czasu. I teraz tak, o jak fajnie, ładnie to kolorowo wygląda. Robimy zalewę. I tutaj składniki zalewy. Szklanka wody. Włączam, to musimy zagotować. Oj, źle. Do tego szklanka octu. Tak. 6 płaskich łyżeczek soli i 14 łyżek cukru. I to zagotujemy. Dodajemy jeszcze liście laurowe. Myślę, że tak po 2-3 listeczki. O, wpadły mi tam 4. Parę ziarenek ziela angielskiego. Policzmy 2, 4, 6, 8, 12, dałam 13, nie będzie na szczęście. Tak, no i gotujemy. I taką zalewą zalejemy te nasze warzywa gorącą i odstawimy to na 2 godziny. W tym czasie przygotuję sobie słoiki, do których będziemy wkładać przestudzoną sałatkę i pasteryzować 25 minut. Ocet ostry, oj, oczka mi się za szkiły. Już poczekajcie, gotuje się, gotuje. Prawie. Chwilkę pogotujemy, żeby właśnie te przyprawy też to puściły. Takiego zapachu i aromatu. Sprawdzę jak to. O, nie da się. O, ten. Dobra, ostudzone. No, paśmy. Dobra. Teraz zalewamy te warzywa. I tak jak mówiłam, zostawiamy to na 2 godziny. Kuchenka mi się wyłączyła. Przemieszamy. I później po 2 godzinach będziemy to wkładać do słoików. Tak jak mówię, idę sobie teraz je przygotować. Minęły 2 godziny. I zobaczcie, ile się narobiło soku. Teraz wkładamy to do słoików. I grzejemy piekarnik na 120, 110 stopni, zależy obiegiem, ja mam to 110 i będziemy pasteryzować 25 minut. Kochani, gotowe. Odwróciłam, teraz chwilkę damy na odwodu, na zakrętkach, żeby złapało, ale tam muszę do przepisu dać korektę, bo powiedziałam ferworze walki, że tam jest ta szklanka octu i szklanka wody, litr wody i szklanka octu. Jeżeli ktoś lubi mniej kwaśne, można dać 3/4 szklanki. Podamy dokładny przepis. Smacznego!